Skosztuj prawdziwej letnowskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakołykach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44-633-5555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulica 9 Maja 2. W księgarni Eureka kupię książki z każdej dziedziny i dla każdego. Przecież są tu nie tylko podręczniki i artykuły do szkoły. Cały asortyment sklepu obejrzysz i zamówisz dzięki stronie internetowej www.eurekabełchatów.pl. Wiemy, że rozstrzygnięto już budżet obywatelski na 69 zgłoszonych projektów. Oddano ponad 11 tysięcy głosów i o pierwszych dwóch, które zostały wytypowane, które wygrały, porozmawiamy za chwilkę. Proszę powiedzieć, skąd pomysł akurat na taki projekt? Pomysł wziął się od rodziców. To rodzice zaproponowali, żeby zmodernizować, a właściwie wyremontować boisko już istniejące przy zespole szkolno-przedszkolnym. I to dwie mamy z naszej placówki przyszły z takim pomysłem, który ja oczywiście poparłam, ponieważ jest to bardzo dobra idea, bo boisko szkolne ma służyć nie tylko uczniom na zajęciach wychowania fizycznego, ale również społeczności okolicznej, czyli dzieci mają gdzie grać w piłkę, mogą sobie na bieżni pobiegać i o to chodzi. Szkoła musi tętnić życiem, nie tylko wtedy, kiedy są w niej dzieci, ale również po południu odbywają się w niej różnego rodzaju zajęcia, czy to sportowe, czy spotykają się tutaj seniorzy u nas, czy amazonki, zajęcia z karate. Także myślę, że nasza szkoła wszystkie te zadania spełnia, żeby spełniała je jeszcze lepiej, właśnie potrzebna jest dobrze przygotowana baza sportowa. Czyli można powiedzieć, że z tego kompleksu będzie mógł korzystać praktycznie każdy. Tak, to jest szkoła osiedlowa i nie wyobrażam sobie, żeby była zamknięta. Ona ma służyć mieszkańcom, przede wszystkim dzieciom, ale również osobom dorosłym. Zresztą i plac zabaw jest dostępny dla wszystkich dzieci tutaj z terenu osiedla, nie tylko tych chodzących do szkoły. Także myślę, że powinniśmy się wszyscy cieszyć i wspierać właśnie tego typu akcje. Czyli po raz kolejny tutaj potwierdziła się ta wspaniała współpraca między tutaj nauczycielami, dyrekcją, a rodzicami, bo rodzice naprawdę bardzo dużo w naszej szkole robią, pomagają nam w wielu akcjach. Są jakby współautorami takiego projektu pod nazwą Piknik Jada, która odbywa się na wiosnę, czyli takie zajęcia właśnie sportowe. Nauczyciele, uczniowie, goście, znaczy rodzice, tak, bawimy się wtedy i razem poznajemy jakby, tak. Pieczony ziemniak to również jest inicjatywa rodziców, także my jesteśmy elastyczni. I bardzo się cieszymy z tego, że rodzice tak chętnie włączają się w pomoc tutaj szkole. Sukces w konkursie ogólnopolskim Mam 6 lat to również współpraca rad rodziców, więc myślę, że no nie ma tak, że coś się wzięło z niczego. Ta współpraca na co dzień jest widoczna tutaj w zespole. A proszę powiedzieć, jak wyglądają już typowe założenia ze strony takiej technicznej, projektowej względem tego kompleksu? To znaczy, mnie przede wszystkim zależy na tym, żeby wyremontowana była płyta boiska, żeby dzieci mogły bezpiecznie, bo mnie chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, żeby bezpiecznie odbywały się wszelkiego rodzaju mecze, tak? Chodzi tutaj o piłkę nożną, koszykówkę, żeby dzieci mogły rozwijać talenty lekkoatletyczne, czyli bieżnia przede wszystkim, skocznia, czyli mnie chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ucznia, tak? I myślę, że tutaj
to będzie właśnie brane pod uwagę przy realizacji projektu. Kto dodatkowo jeszcze przyczynił się do sukcesu tego, który został ostatnio odniesiony? No przede wszystkim rodzice i to rodzicom. Chciałam bardzo podziękować, ponieważ z inicjatywą tego wystąpiły mamy, dzieci uczęszczających do naszej szkoły. I z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować tym dwóm mamom, ale również wszystkim rodzicom, którzy oddali głos na ten projekt. Widać, że bełchatowianie stawiają przede wszystkim na kulturę sportową. To znaczy tak, to widać, że oczywiście stawiają na sport, a myślę, że również w ilości tych wniosków, które były tych pomysłów bardziej niż wniosków na budżet obywatelski, było widać, że to jest baza sportowa, rekreacyjna, zgłaszana przez mieszkańców. Natomiast rzeczywiście wygrały dwa projekty szkolne, bo tak je mogę nazwać. I jest tu pewna taka, jest pewien dylemat, który mają niektórzy w tym, czy to aby na pewno jest dobrze. Ja uważam, że jak najbardziej jest to dobra inicjatywa szkół, ponieważ pokazuje to, że uczniowie potrafią, nauczyciele, rodzice współpracować w ramach tego, co szkoła jako całość stanowi. Czyli tę siłę wszystkich połączonych grup, czyli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także uczniów, powodują, iż oni budują to społeczeństwo obywatelskie. Niektórzy mają zarzuty, że to tak być nie powinno. Ja niestety dla nich uważam odwrotnie. To właśnie widać, że te grupy są razem, że budują swoją tożsamość na bazie szkoły. I gratuluję im zwycięstwa. Natomiast nie doszukiwał się bym tutaj żadnych złych rzeczy i życzę, aby te obiekty, które zostaną wybudowane w ramach budżetu obywatelskiego, jak najlepiej służyły społecznościom szkolnym. Wiemy, że został już rozstrzygnięty budżet obywatelski i z tego, co też wiemy, wygrał projekt, którego pan jest pomysłodawcą. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na taki projekt? Skąd pomysł? Pomysł urodził się w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Bełchatowa, kiedy jako pracownik tej szkoły uznałem, że warunki, które są w naszej szkole, nie są korzystne do tego, żeby zachęcić młodzież do jakiejkolwiek formy aktywności ruchowej. Bo gdybyśmy w tej chwili wyszli na zewnątrz i spojrzeli, jak wygląda ten teren w okolicy szkoły, to tak naprawdę tam nie ma nic. Są zamontowane bramki na stałe, fragment jest pokryty asfaltem, ale to takim asfaltem, że no strach po prostu cokolwiek tam robić. I uznałem, że to może być takie światełko w tunelu, tak? Bo mówiło się od lat, że są projekty, są przygotowane plany na budowę tutaj obiektów sportowych, natomiast one nie były realizowane. Nadarzyła się okazja, więc spróbowałem. W pierwszej edycji nasze projekty nie przeszły, uzyskały małą ilość głosów, więc no, byliśmy bez szans. Uznaliśmy, że zaangażujemy się w większym stopniu teraz, podczas tej drugiej edycji budżetu obywatelskiego. I tak się stało. To się udało i dzisiaj możemy tak naprawdę świętować sukces. A jakie są założenia tego projektu, już takie techniczne, generalnie takie projektowe? Jak to będzie teraz wyglądało? To czym? No my złożyliśmy wniosek o budowę kompleksu sportowego, to znaczy boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, boisko do siatkówki plażowej i miejsce do pchnięcia kulą. Uzyskując jakieś informacje, szukając źródeł, uznaliśmy, że ten projekt no, jest wart w granicach 500 tysięcy. Rzeczoznawcy, którzy przeglądali nasz projekt i oceniali go pod względem czy finansowym, czy merytorycznym, uznali, że ten kompleks, budowa tego kompleksu będzie wynosiła około 700 tysięcy. A kto będzie mógł korzystać z tego kompleksu? Bo z tego, co tutaj słyszymy, zapowiada się dosyć bogata oferta, później już jako samego tego miejsca. Na pewno w pierwszej kolejności, w godzinach dopołudniowych, uczniowie, którzy uczęszczają tutaj do tej szkoły, do naszej samorządowego zespołu szkół ogólnokształcących oraz publicznego gimnazjum nr 3. I to jest logiczne. Natomiast w godzinach popołudniowych sądzę, że obiekt będzie do dyspozycji mieszkańców osiedla,
ale i również mieszkańców Bełchatowa, bo wierzę w to, że tu powstanie taki fajny, nowoczesny obiekt, który zachęci do tego, żeby korzystać z niego i to o każdej porze dnia i może wieczora. Wierzę w to, że to skuteczny pomysł, czy że to pomysł w ogóle, który ma fajny cel, bo w tym miejscu Bełchatowa no, czegoś takiego nie ma. Czy ktoś może pomagał w realizacji tego projektu? Oczywiście, tak jak wspomniałem, w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego złożyliśmy wniosek jako szkoła, tak, jako szkoła. Natomiast w realizacji i jakby w promocji tego projektu w tej drugiej edycji ściśle współpracowaliśmy z publicznym gimnazjum nr 3. Tak się złożyło, że byłem na spotkaniu w Miejskim Centrum Kultury tutaj w Bełchatowie, gdzie pan prezydent Chrzanowski zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych i zachęcał do bardzo aktywnej współpracy czy aktywnego zaangażowania się w ten budżet obywatelski. I zupełnie przypadkowo spotkałem się tam z nauczycielem publicznego gimnazjum nr 3. I dosłownie w momencie urodził nam się pomysł, żeby zjednoczyć siły, tak? Bo w ten sposób uznaliśmy, że no, mamy większe szanse na to, żeby ten projekt przeforsować i na to, żeby ten projekt mógł się zrealizować. Tak się stało. To ten sukces, ja go tak nazywam, to efekt zaangażowania pracy wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi i to tutaj w tej szkole, w naszej i w gimnazjum nr 3, ale to przede wszystkim wspólny sukces całej społeczności, która jest związana z tymi szkołami. Uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, obsługi, administracji i tak naprawdę wszystkich, którym leży dobro tych obu szkół. Tak? I no tutaj w tym momencie szczególne podziękowanie dla tych wszystkich, którzy oddali głos właśnie na ten projekt zatytułowany Baza Sportowa dla Edwardowa. W trakcie drugiej edycji bełchatowskiego budżetu obywatelskiego bełchatowianie oddali ponad 11 tysięcy głosów. 11 tysięcy głosów to prawie 3 tysiące więcej niżeli w poprzedniej edycji, a więc widać, że idea jak najbardziej trafiona, nie jesteśmy obojętni, chcemy współdecydować o tym, co jest ważne dla naszego miasta, a wyniki tego głosowania wskazują na to, że wiele środowisk zjednoczyło się wokół określonych inicjatyw i zagłosowało tak, aby wynik przesądził o realizacji inwestycji i tym razem na pierwszym miejscu z ponad 1700 głosami znalazł się projekt dotyczący budowy bazy sportowo-rekreacyjnej, wypoczynkowej wokół zespołu szkół nr 3 na ulicy Edwardów. Drugi projekt to również obiekty dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 na osiedlu dolnośląskim, a więc dwa projekty z osiedla dolnośląskiego. Zgromadziły łącznie około 3 tysięcy głosów. Trzeci projekt to projekt dotyczący przygotowania projektu technicznego, przygotowania dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszojezdnego w rejonie ulicy Żabiej i ulicy Nowej. To takie rozwiązanie, które ma podnieść bezpieczeństwo, usprawnić skomunikowanie tej części miasta z rejonem ulicy, z rejonem szkoły podstawowej nr 3. Tam wiele dzieci w tym kierunku przechodzi, mieszkańcy i my również ten pomysł jak najbardziej akceptujemy i wydaje się, że ta realizacja będzie takim dobrym rozwiązaniem. I czwarty dokument i czwarty projekt dotyczący budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Słonecznej. To projekt również zgłaszany przez mieszkańców tego regionu i te cztery projekty łącznie zmieściły się kwotowo w sumę, która była dedykowana budżetowi obywatelskiemu w tym roku, w 2015 roku, 1,5 miliona złotych, tyle żeśmy przeznaczyli w projekcie budżetu.
i tą kwotę wypełniamy tymi czterema projektami, które są umieszczone już dziś w dokumencie, jakim jest projekt budżetu miasta Bełchatowa na rok 2015. Przypomnę, że do 15 listopada ten dokument musi powstać. Będzie przedłożony Radzie Miejskiej, już nowej Radzie Miejskiej, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, od której będziemy oczekiwać opinii do tego budżetu, tak aby już nowa Rada Miejska w grudniu mogła zająć się tym dokumentem, aby go uchwalić i już w przyszłym roku od początku przystąpić do jego realizacji.